Siemaneczko, z tej strony Mister na 15 Formuła 1 na ekranach, na YouTubie, na moim pięknym kanale. Już drugi wyścig, już o Grand Prix Malezji. Jestem, jak wiecie, jako pastor Maldonado, bo nie mogę wybrać i stworzyć swojej osoby w karierze. Niestety, jak się dowiedziałem, firma Codemasters nie zrobiła nic związanego z polskim językiem, więc dlatego tutaj dubbing jest pod względem angielskim. No i pola startowe. Grosjean, mój kolega z zespołu, jest na miejscu siódmym. Nico Rosberg z Raikkonenem na drugiej linii, a ja z pierwszej linii startuję. Pole position. Bardzo dobrze idą kwalifikacje na razie w tym sezonie. Drugi, jakby to powiedzieć, drugie kwalifikacje i dwa razy pole position. Z małą tam, minimalną przewagą tam w pierwszym wyścigu 0,2, w tym 0,4. No i przydałoby się zrobić jakąś strategię wyścigową. Startuję na oponach miękkich, zmiędzień nie mogę, bo oczywiście zrobiłem taki ten, więc 28 okrążeń, to jest około 47 minut. Nie wiem, jak pod względem tego będę robił, bo to będzie naprawdę cholernie długo. Aha, zmiana strategii nic nie daje, więc zostajemy. Lecimy, no i no oby wszystko się udało. I ciśniemy. Kierownica stoi. Bynajmniej trzeba od razu tutaj zaatakować zewnętrzną, żeby nie przefrunął Hamilton. Nie puścić, nie oddać się na początku, bo wiem już po pierwszym wyścigu, że ojej, ale szeroko poleciałem. Dobrze, że broniłem tutaj pozycję. Wiem po pierwszym wyścigu, że opony bardzo dużo tutaj dają co do tematu zwycięstwa. Już troszeczkę się namęczyłem. W poprzednim wyścigu niestety kwalifikacje wygrałem, ale go Grand Prix Australii wyścig przegrałem z Nico Rosbergiem. Po moim błędzie po drugim pit stopie, troszeczkę drugi pit stop bardzo długi był o sekundę. No i niestety Rosberg mnie na zakręcie wyprzedził po moim błędzie, gdyż miałem nierozgrzane opony. No i tutaj sprzyciąłem ostro. Ale ciśniemy, spokojnie, myślę, że tutaj pierwsze metry są dla mnie, bo no naprawdę nie straciłem tutaj, oj, nic. Wszystko co najlepsze pamiętam z Formuły 1, jak się jeździ, więc naprawdę jest coś pięknego. Tylko błędy, błędy. Niekiedy jest tak, że przyjadę 2-3 okrążenia bezbłędne, uciekam normalnie im jak tylko mogę. A potem jakiś maleńki błąd, tracę parę sekund i jest po mnie. To jest niestety mój mankament w Formule 1. Jak widzicie, już na pierwszym okrążeniu uciekam im bardzo, bardzo dużo. Niestety ustawień nie mogę zmienić. Ustawiłem takie same jak na każdej Formule 1 pod względem trudności. Więc nie mogę nic zrobić z tym. Cały sezon będę musiał tak przejechać, ale myślę, że pierwszy nie był tak łatwy sezon. Łatwy wyścig, więc myślę, że ten też może będę uciekał im powoli. Tak samo jak było na początku tam, ale potem zrobię jakiś błąd i może być po mnie. Szkoda, że kwalifikacje tak dobrze mi idą, bo pamiętam, że w 14 poprzedniej wersji, jak grałem rok temu, to kwalifikacje właśnie nie miałem tak łatwe. A też grałem tutaj Lotusem. Nawet powiem wam szczerze, ktoś z was, z widzów mi powiedział, że Lotus już nie jest Renault, tylko Mercedes. Powiem wam szczerze, po raz pierwszy słyszę, też nie oglądałem tego sezonu całego, nie jestem, jakby to powiedzieć, na nowinkach Formuły 1. I powiem szczerze, że może i to prawda, że silnik Mercedesa jest teraz w Lotusach, dlatego Renówka już odpadła, ale nie mogę tutaj się z nikim zgodzić albo sprzeciwiać, bo niestety tego nie wiem. Ale się nie dowiedziałem, ale pewnie jeżeli ktoś napisał taką rzecz, to na pewno mówił prawdę. Znakomicie na razie okrążenie robię, drugie. Mam 28, to jest najgorsze, nie mogę sobie zmniejszać ich, więc to nie jest fajne. Strata w drugim sektorze niestety. Ojeju, poślizg, poślizg, poślizg. Nie wiem, co ja zrobiłem. Chyba Cynger przez radio dałem, że na tym okrążeniu chcę zjechać do boksu. Chyba tak średnio. Jak można zauważyć, ja się oderwałem od
drugiego Rosberga, a potem Rosberg z Hamiltonem i chyba Raikkonenem. Od reszty też się oderwali, więc... Taki tam peloton, ale nie, niestety nie dałem żadnego cynku. Jest dobrze. Nie wiem jak z dźwiękiem tu będzie pod względem głośności jazdy i mojego gadania. Bo... Nieźle, ale kolejne najszybsze okrążenie, bardzo dobre okrążenie. Mamy DRS włączony, czyli oczywiście ruchome tylne skrzydło. I no wiadomo, będą musieli mnie najpierw dogonić, więc trochę im to zajmie. Oczywiście teraz calutkie okrążenie muszę przejechać, bo na tych dwóch najdłuższych prostych jest dopiero DRS do włączenia, więc jeszcze daleka droga. Tylko, niestety, przyjdzie około 7-8 okrążenia, gdy moje opony już będą wyczerpane. Wtedy no będę tracił no sekunda za sekundą. Może, że po prostu będę oszczędniejszy pod względem opon, ale ja jestem, jak widzicie, bardzo nieoszczędny, bo bardzo ostro jeżdżę w zakrętach. No ale o to chodzi, że chcę na początku wyścigu dużo zyskać, bo potem będę tracił. Ja wiem, to w Australii. Ładnie zyskałem 5-6 sekund i straciłem to w dwa okrążenia, bo po prostu ja jeździłem fatalnie, ślizgało mi się wszystko. Docisk zmieniłem sobie w poprzednim, wraz z poprzednim wyścigiem. Miałem zbyt mały docisk na tył, miałem o wiele lepszą prędkość, która właśnie przydałaby mi się na Malezji na tych dwóch długich prostych, ale przyznam szczerze, że wolę mieć docisk, żeby pokonywać właśnie te zakręty dość ciekawie niż nie zabijać. Nie jest tak źle, bo powiem wam szczerze, że DRS tu właśnie można włączyć, ale ja nie mogę. Jadę pierwszy, nikt nie jest o minimalnie sekundę przede mną, więc taki mamy klimat. Tak około 6-7 okrążenia zrobię maleńką pauzę, pokażę wam jak tam wyścig mniewa się. Pod względem oczywiście tym, czy był jakiś wypadek, ktoś dostał jakąś karę, czy nie. Na razie 3,5 sekundy za mną jest Rosberg, więc powiem szczerze, że jest spoko. Nie, powiem szczerze, że tak słucham go, ale trochę tak do dupy, bo nic nie rozumiem. Dawniej to chociaż po polsku gadane było i jedyny plus, ale no cóż, no nie mogę nic zrobić z tym, że ta firma po prostu nie postawiła na polski język, gdyż im się nie opłaca, tak, bo po prostu prawdopodobnie poprzednie wersje były, jakie były dobre, ale mało jednak w Polsce kto kupował i nie chciało im się robić chyba tutaj właśnie komentarza polskiego. Szkoda, bo akurat tutaj Borowski, Andrzej, nasz, o Jezu, znów przeciąłem. Zawsze przecinam te zakręty, ale to są najszybsze zakręty chyba na tym torze, więc jakby to powiedzieć, trzeba. Jak się dobrze wejdzie w pierwszy zakręt, to drugi też, ale jeżeli się źle wejdzie w pierwszy, no to trzeba kontrować na drugi, żeby chociaż wejść dobrze. Znów gorzej w drugim sektorze, niestety pierwszy sektor, drugi sektor pojechałem najlepiej w pierwszym okrążeniu i dlatego tak się to trzyma. Jest dobrze, oj, za daleko, za szeroko, ale spokojnie, daleko, dopiero wjeżdżają na zakręt, mam te kamery, te są bekowe. Prędkość. Mamy już, zaczynamy za chwilę piąte okrążenie. Piękny wjazd w ten zakręt, ślicznie. Zawsze dużo zyskiwałem, pamiętam, na tym zakręcie. Powiem wam szczerze, że zrobiłem 5 okrążeń i chciałbym zobaczyć. Nagrywam już 8, prawie 9 minut. Więc grubo, myślę, że naprawdę tutaj odcinek. Na pewno nie wierzę, żebym tutaj jechał całe 28 okrążeń. Bo będzie makabra. Przecież to tak to był około godzinny odcinek z formuły wyszedł i to mnie boli, że nie mogę sobie zmniejszyć, nie wiem, do 15 okrążeń. Byłoby o wiele wygodniej. Ale wtedy ta gra by nie była tak ciekawa, myślę, bo już grałem wcześniej cały wyścig. I było o wiele, wiele inaczej. Zobaczymy. Na razie jest spoko. Bardzo dobrze mi się na razie jedzie, bez żadnych problemów. Oj. Otóż... Widzicie, jak pierwszy wjechałem źle, to nie mogę na pełnej. Hamilton ucieka. Nie wiem, co tam się stało. Za chwilę jeszcze stało okrążenie. Gdy zaczniemy, będziemy na prostej startowej, klikniemy Escape'a i zobaczymy, co tam się dzieje w dyrektoriacie wyścigu. Sobie sprawdzimy. Ale coś się stało. Oj. Coś się stało, bo Hamilton jest na miejscu drugim, a nie Rosberg.
Rodber prawdopodobnie spadł, tam coś się stało. Albo się coś stało, albo po prostu Rosberg popełnił błąd. Wyprzedził go też na pewno Raikkonen, jeżeli nie zjechał do boksu. A myślę, że nie, bo nadal ta trójka jedzie, tylko Hamilton jakoś tak nam wyprół trochę. Czyżby Hamilton dostał, jakby to powiedzieć, drugi dech? Hamilton niby mistrz, więc musi tutaj się nam, jakby to powiedzieć, pokazywać. Za ostro tutaj poszedłem. Ale jest spoko. Jest, o to chodzi. Sprawdzimy dyrektora wyścigu. Oczywiście prowadzę. Nico Rosberg spadł. Bez żadnych problemów. Ja chciałbym incydenty wyłączyć. Bez żadnych incydentów, więc tutaj nie ma nic problemów. Romain Grosjean spadł o jedno miejsce, gdyż awansował nam Felipe Massa na piąte miejsce. Bardzo dobry wyścig dla Filipa może się tutaj okazać. Ale reszta tutaj chyba nic się nie zdarzyło. Jakiś ogromny spadek tu nie widzę. Z 10 na 12 tylko. A tak to cisza i spokój. Więc jedziemy dalej. Lubię sobie tak popatrzeć na co się dzieje za mną, jeżeli jadę na przykład na takim pierwszym miejscu. Nadal 3,5 sekundy, więc jadę dość równe okrążenia z nim. Mimo, że to już zaczynać to, że po prostu opony mi już pokazują, że już jest koniec. Dlatego po prostu na razie jadę równo z nimi tempem, a potem zacznę tracić, ale oby się tak to nie zdarzyło. Marzę bynajmniej o tym. No i dobra. 3,7 po pierwszym sektorze, jest spoko. Hamilton przyspieszył, to widać, więc to też urwał się i całą... Oj, Jezus. Oj, nie lubię tego zakrętu, po prostu nie wiem, czy ja kiedyś w życiu trafiłem w te wszystkie zakręty tutaj. Dlatego ten sektor dla mnie jest trudny, no muszę tak ścinać, bo wiem, że można, bynajmniej, tak? Nic mi nie zrobią. O, ale widzisz, ale tutaj jest, widzicie? Nacisnąłem hamulec i mnie rzuciło bokiem, czyli już opony padają. Jak widzicie, ponad sekundę straty. Hamulce już nie oddziaływują, ale za chwilę prawdopodobnie na następnym okrążeniu będzie zjazd do boksu już. Jest, zobaczcie co się dzieje z oponami. Jeju. Ale nie chcę od razu zjeżdżać, bo jeszcze mnie nie wyprzedzają, jeszcze mnie nie dochodzą, więc tylko popełniam tutaj winę zakrętową tak zwaną. Ale na razie spoko, zobaczymy jak po tym okrążeniu będzie. Jest spoko. To mnie nie rzuciło bardzo. Wjechał też tam. Fatalnie bynajmniej. A różnica? Pół sekundy lepiej. Pół sekundy lepiej, to mnie boli, że dogonił mnie jednak na tym okrążeniu Lewis Hamilton. To jest najgorsze, za bardzo mnie tu rzuca na tym łuku. Potem muszę odbijać. Już tracę, wiem, że już tracę. Już 40 i hamulec, ale zrypałem teraz. Późno do hamowania, ale można wrócić, tylko to już jest strata około sekundy albo więcej. Liczę, że to już jest to okrążenie zjazdowe. Bo wiem, że daleko nie wytrzymam. No jak widzicie, tak jak mówiłem. Opony są dobre, ale oczywiście gdybym zjechał wcześniej, bo byście powiedzieli, że jak widzisz, że źle ci hamuje, to zjedź wcześniej. Tylko jak zjadę okrążenie wcześniej, to już następna mieszanka też mi się zmieni. Mogę mieć tak, że koniec wyścigu mogę mieć masakryczny pod względem jazdy, tak? Że mogę się już tam zabijać. A tak to wolę się pozabijać w środku i potem dogadać, ale jest, box. Te słowa nawet po angielsku zrozumiem. Box. No, poczułem się trochę jak Lewis Hamilton, gdy mówią do niego box. Lubię tutaj tak ścinać ten zakręt, gdy ma walka jest o dobre. Ach, teraz chciałem, ale te opony to nie da ścinki teraz. Na pewno nie było sekundy za mną, nie wierzę w to. Bo za bardzo mu uciekam. Już widać dohamowanie na niebiesko. Czyli zjazd do box. O Jezus, trochę za daleko na ten box. Ale oj, tylko ja zjeżdżam. Czyżbym ja taką strategię tylko obrał? Ale pompa. No i to mi się zaczyna podobać. Pamiętam w tamtym wyścigu, no wszyscy zjechali.
Wszyscy, dosłownie wszyscy zjechali. Ja zostałem, bo sobie strategię zmieniłem, okrążenie później. A tu psikus. Dobra, panowie, raz, dwa, raz, dwa, trzy. To jest skurwa, raz, dwa, trzy. Nie mów mi, że mi opony źle założyli, bo jak mi zaczęło warczyć, to jest grubo. Spadłem daleko. Będzie problem, ale... Teraz jakby to będzie dopiero się zacznie, bo ja mam świeże opony. Oczywiście muszę je najpierw rozgrzeć. Ale jest taki przede mną Alonso, który ma już na pewno zmęczone opony. Zobaczymy. Będzie beka. Wreszcie pościgam się. Spadłem na miejsce 13, więc sporo. Ciekawe. O kurczę. Muszę coś zrobić. Sorry. Majne błędy. Bo mi się odkleiła guma od kierownicy i zaczęła mi fruwać. Mówię, coś się dzieje z moją kierownicą. Nie, zostałaby niestabilna i też dlatego, że mi się tak do dupy jeździło. Ale spoko. Walczymy teraz o miejsce. Ciekawe, czy będą mieli zjeżdżowe, czy nie. Boję się teraz jechać, bo jak widzicie, jestem szybszy. Będę atakował Alonso na dohamowaniu. Piękny atak. Czas na Jensona Batona, ale to nie jest chyba zakręt do atakowania. Myślę, że wykorzystujemy teraz DRS-a. Pięknie. Ależ ze mnie wariat. I teraz DRS. Ale oni też mogą i to jest najgorsze. Każdy może. Każdy orze jak może. Kurczę, szkoda, że może. Hulkenberg nie chce tutaj atakować. Ale oni zjeżdżają. Bynajmniej chyba wszyscy zjechali. Ależ to mogło być okrążenie, które mi pomogło. I zobaczymy, który jestem. Tam jadą jeszcze. Czyli nie wszyscy zjechali. Jestem na miejscu 6, czyli dobry awans. Ale bardzo dobre okrążenie, moim zdaniem. Ślicznie wyprzedzałem, walczyłem, jak lew. Ale świeżutkie opony i pewnie to, co robiłem teraz, nie pomoże mi iść, gdyż ponieważ bardzo na pewno już zużyłem swoje opony. Te nowe, przez jedno okrążenie, przez te hamowania, do hamowania walka. Po tych takich chrapach, nie wiem jak to się nazywa, ale rekord pierwszego sektora. Nowe oponki, już walczymy. 150 na godzinę i ogień. Myślę, że nawet dobrze przejechałem ten zakręt, a jak będzie z całym sektorem? Nie wiem. Chyba gorzej jednakże. A nie, lepiej. Lepiej, bo mi się na fioletowo pali, czyli jest rekord drugiego sektora, jest dobrze. To może trochę zrypałem. Oj, jak szybko. Zaczyna mnie się to podobać. Za bardzo zwolniłem do stówy, trochę za wolno, ale nie mam DRS-u. Tam daleko hen przede mną jest jakiś pan. Kimi Raikkonen jest pierwszy i jest w pit stopie. Czyżbym jednak stracił? Czyżbym jednak stracił na tym wcześniejszym pit stopie? No zaraz zobaczymy. Chyba straciłem. Nie. Jestem, jakby to powiedzieć, przed Hamiltonem, czyli nic nie straciłem. A Raikkonen jedzie dalej, czyli Raikkonen jeszcze bez pit stopu. No bo jeżeli jest pierwszy, no to nie wierzę, bym tego tu widział. Czyli po 10 okrążeniu, 10 okrążeń, Kimi Raikkonen jedzie na tej mieszance pierwszej. Gruba z niego. 16 sekund i myślę, że spadnie na pewno za mną, bo tu około 18 sekund jest zjazd do alei serwisowej. Trzeba tak liczyć. Oj, bardzo ładny tutaj przejechałem ten zakręt. Szkoda, że spojrzałem na minimapę i za późno odbiłem. Szybko, za szybko. Teraz chcę nadrabiać, że ja mam ogromną przewagę nad Hamiltonem. Zyskałem jednak. Zyskałem nad Hamiltonem. Ciekawe, co tutaj z Kimim Raikkonenem się będzie działo. Pamiętam, że było 16 sekund. 14, czyli zobaczcie, jaka jest różnica
pomiędzy jego oponami zużytymi, to już są po na sektorach, pomiędzy sektorami około 2 sekund, ile daje taka nowa opona, tylko że ja będę zjeżdżał już niedługo, za parę, 6 okrążeń, tak mi się zdaje, 7. Ta mieszanka jest chyba na 10 okrążeń. Jak tam Kimi Raikkonen? Gdzie jest Kimi Raikkonen? Dopiero zjeżdża do boksu, więc zanim zmienią na pewno. Tak, Raikkonen jest pit lane, to ja to też rozumiem. Ale to jest spokojna jazda. On dopiero teraz stoi. Dopiero mu wymieniają, a ja go już minęłem. Teraz dopiero ruszył, było słychać. Dopiero przyspieszył, no to ogromna strata. A ja bardzo dobrą strategię mam na ten wyścig. Pierwszy byłem w pit stopie. Wiemy, że Raikkonen przepuścił Hamiltona przy wyjeździe. Więc taki mamy klimat. Przewaga jest ogromna. Pamiętamy, przed pit stopem było 3,5 sekundy do 3 sekund. Tak wahało się. Teraz różnica, myślę, że będzie ogromna. Całe 10 sekund. To jest dopiero polityka. Bez 20. No, Grand Prix Malazji będzie dla mnie. Tak mi się zdaje, bo nie wierzę, żeby mi tu popełnił jakiś błąd. Czyli jednak bałem się, ustawiłem sobie taki poziom trudności, jak w poprzednich formułach. Bałem się, że będzie fatalnie, bo tam, gdy... No jest, byłem na bieżąco! O, ale wypadek. To teraz straciłem. To jest mój błąd. Gdy tam byłem na bieżąco, powiem wam szczerze, i ciężko mi się grało, a tu jestem naprawdę bez roku gry z Formuły 1 i wróciłem i od razu tak dobrze gram, to coś pięknego, ale jedynie co mogę powiedzieć, na pewno gram dzięki temu, że dawniej grałem klawiatura, potem próbowałem na kierownicy, kierownica nie była kompatybilna, ciężko się ustawiało pod tym względem, ale też no nie było tak pięknie, a tutaj wracam, formę mam dobrą pod względem wyścigów, ale kierownica jest mega kompatybilna, więc tylko po prostu się radować z tym, co robimy. Ciśniemy. No dobra. Zaraz zobaczymy po tym okrążeniu na prostej, jak jest pod względem tutaj czasu nagrywania, bo liczę, że tak 30 minut chciałbym maksymalnie nagrywać formułę, a wiem, że wyścig będzie trwał o wiele, wiele dłużej. Więc zaraz po tym okrążeniu zobaczę, jak nie to zrobię cięcie, no bo teraz będę się tak się ścigał sam ze sobą, potem będzie pit stop, no i po pit stopie już do mety. Więc tam to dopiero, no nie wiem, czy nagram, czy nie, zaraz zobaczę. Ojeju. Ale już czuję opony, już czuję, że te opony nie są tak cudowne. Więc jest grubo. Już tutaj ścieram jeszcze je na tych... Nie rozumiem nic, co ty do mnie mówisz. Niestety. A człowiek nie uczy się od małego angielskiego, to dużo na tym traci, bo jednak... Nie jest zbyt pięknego. Na razie jest spoko, bo 9,5 sekundy tak około tego czasu tracę do drugiego Hamiltona, do Raikkonena tam około 11-10. Albo trochę więcej jednak, bo Raikkonen dużo traci. Myślałem, że jest taki finał, a tu mamy psikus. More slippery? Nie wiem, o co do mnie mówisz. Około 25 minut to już jest długo, więc ja robię cięcie i widzimy się pod koniec wyścigu, tam parę okrążeń do końca wam puszczę, więc będziecie wiedzieć na bieżąco co, gdzie i jak. No i jak widzicie, jesteśmy na 23 okrążeniu, 5 okrążeń do końca. Ominąłem was jeden pit stop, ale bynajmniej tak będę kombinował, jeżeli chodzi o wyścigi. Pod względem czasu, bo jazda sama jest około godziny, 50 minut. Jeżeli nagrywanie na YouTube, to no bez przesady, ale na pewno nikt nie będzie chciał oglądać całego wyścigu Formuły 1. Więc będę tak bynajmniej kombinował, żeby tam troszeczkę wam z początku, no i potem koniec, lub tak jak teraz, dość
prawie pół wyścigu i potem samo koniec, więc też będę tak kombinował. Sami podpowiadajcie, jak chcecie oglądać i jak to ma wyglądać. Na razie pit stop drugi wyszedł spokojnie, wyleciałem na czwartej pozycji za Sebastianem Vettelem. Hamilton nie chciał przepuścić, bardzo ciężko się z nim walczyło. Aż potem udało mi się go pokonać na tym zakrętem przed tą pierwszą długą prostą. No i potem już leciałem, a Raikkonen, przepraszam, Hamilton zjechał do boksu. Raikkonen został jeszcze na jedno okrążenie, ale nie zdążyłem go dogonić, bo traciłem do niego 4 sekundy, potem zjechał na pit stop, no i ja już teraz mam naprawdę nad nimi, czyli nad Hamiltonem i Raikkonenem, ogromną przewagę. Już mi się zaczyna ciężko jeździć, no 5 okrążeń do końca, ale ja mam przewagę 20 sekund prawie i przypomina mi się rok temu, gdy grałem o Grand Prix Kanady, gdy wyprzedziłem, zdublowałem do 10 zawodnika aż. Też grałem taki dość długi wyścig i zdublowałem do 10 miejsca. Jak na razie zdublowałem chyba do 17 już, no ale 6 to jeszcze daleko, na pewno nie przez 4 okrążenia. Widzę, że tu jakaś grupka przede mną, liczę, że ich dogonię i spokojnie ich zdubluję. Lubię dublować, bo to jest taka beka trochę. Z jednej strony poniżające dla nich, że taki kurczę już prowadzący przejechał tak daleko, że już ich dubluje, a to jednak taki psikus. Ogólnie czuję się trochę jak Lewis Hamilton i Nico Rosberg w Formule 1, czyli jadę sam, samotnie i niszczę ich wszystkich, ale to jest dla mnie trochę nudne. Już 16 zdublowałem, teraz 15 jest przede mną, więc jest szansa do tego rekordu pobicia, tego 10 miejsca, jak nic. Na razie to myślę tutaj o Carlosie Sainz, żeby mi bezproblemowo oddał miejsce, ale nie wierzę w to, bo jednak dublowanie jest tak zrobione w tej Formule 1, że bardzo ciężko oddają pozycję. Oni powinni przyhamować, oddać tą pozycję, bo oni nie walczą, a tu, o Jezus, taki finał. Kwiat i Alonso, no Fernando Alonso, żeby ktoś pomyślał, że ja będę dublował Fernando Alonso, to już jest po prostu śmiech na sali. Daniel Kwiat też spadł, bo był wysoko, chyba na 10 miejscu, a spadł na miejsce 14, więc grubo, grubo na razie. Fajnie, bo będę prawdopodobnie mógł użyć DRS-a, Daniel Kwiat też. Nie miałem jak się tu wcisnąć i on powinien mi oddać pozycję, on powinien zwolnić i oddać mi tą pozycję, bo ja walczę o pierwsze miejsce. On dopiero robią to tylko na długich prostych, a na zakrętach oni mają klapki na oczach, więc to jest jedyny mankament, który już mnie dranił w Australii, bo prawdopodobnie w Australii przegrałem przez to, że dublujący zawodnicy nie chcieli mi łatwo oddać pozycji i nie mogłem się ścigać. Ja jeszcze DRS-a nie włączyłem, to już pozdrawiam. Ale Alonso tutaj pełna kulturka. Oddał pozycję i już 13 zdublowany, tak? Ktoś przede mną jedzie, nie widzę go na radarze bynajmniej, więc daleka droga, przede mną 3 okrążenia, więc prawdopodobnie rekordu z czasu swojego nie pobije, ale... Ale to co robię bynajmniej pod względem Hamiltona już 20,5 sekundy, czyli jednak nie tracę na tych oponach, jednak te opony są wytrwałe na tym wyścigu, bo jak widzicie... Jadę już chyba szóste okrążenie jadę i jak na razie, no tam gdzie niegdzie mnie trochę rzuca na boki, ale jakoś fatalnie nie jest. Widzę jakąś grupkę, bynajmniej ona jest teraz priorytetem, bo ta grupka kierowców może mieć kolejne do zdublowania. Jest ich aż 3, czyli byłoby wyrównanie rekordu. Nie wiem czy mi się uda, to są 3 okrążenia, ale długie proste. Nie podoba mi się to z jednej strony, bo tamto pamiętam, że zdublowałem dlatego, że był ogromny wypadek, w których aż 5 wyleciało z wyścigu. I to jeszcze nie 5 najgorszych, tylko 5 z środka tabeli, dlatego ci najgorsi tak łatwo mi się udało wtedy ich omylić, ale ja nie wiem, o Jezus, opony dają się we znaki. Jedyny in minus tego, że ja bym chciał zmienić. Ja bym chciał zmienić poziom trudności. Bo to nie jest dla mnie gra, no fajnie, fajna strategia na ten wyścig, dobrze ją zrobiłem. Po raz pierwszy chyba Malezję mogę zaliczyć do udanych, bo nigdy na Malezji nie jechało mi się dobrze, a nie mówiąc już o ukończeniu wyścigu. Tak dobrze, bo ja o Malezję rzadko kończam albo jakiś wypadek, albo coś, a to kurczę, czyściutko, bez nerwów, bez żadnego incydentu nawet, cały wyścig, więc też jest gruba impra. Ale będę chciał, nie wiem, jakoś przekombinować i dać poziom trudności trochę wyższy, no bo jednak
chciałbym się z nimi pościgać, nawet być na którymś tam miejscu, ale żeby się ścigać z nimi, a nie, że ja ich teraz przeganiam, bo to już nie jest wyścig, jednak nie wiem, czy poziomy trudności zmienili, albo ja na tej kierownicy jestem tak dobry po prostu, nie wiem, wiem, że mi się bardzo dobrze jedzie, nigdy mi się nie udało tak bezbłędnie niekiedy przejeździć cały wyścig, żebym nie wyleciał, nawet na piasek, na ten żwir, zakopał się, czy komuś w dupę przywalił, więc to też jest beka z jednej strony. Jest szansa, ta dwójka jest szansa, że ich dogonię. Tamten ucieka i to mnie boli. Ale będę walczył. To jednak dublowani zawodnicy. Będę kombinował. Przede mną chyba Jensen Button? Czyżby przede mną było jest Jensen Button, ale przy takich poślizgach na pewno go nie dogonię. No, tak powinno być, że ja właśnie ich doganiam, ale w wyścigu, a nie w wersji dublowanej. Więc też gruba impra. I tak, Jensen Button i Nico Hülkenberg przede mną. Na pewno tutaj DRS-u nie będę chyba mógł użyć. Tak, niestety. Różnica już 24 sekund do Lewisa Hamiltona. Ile on traci do mnie, to ja jestem siny. Jensen Button bardzo ładnie opóźniłem hamowanie. Liczę, że tutaj uda mi się DRS użyć, tak. Ale oni też mogą. Niestety oni też mogą. Szkoda. Szkoda. Ciekawe, kiedy oddadzą miejsce dla mnie. Wiem, że oni też walczą o pozycję, ale ja jestem tym priorytetem dla nich. Oni powinni bynajmniej stanąć i zwolnić bynajmniej. Bardzo ładnie tutaj ścisłem, ale nic, jak widzicie. On ma niebieską flagę, on powinien odpuścić teraz wyścig. A nie, żebym ja się tutaj wpychał i walczę z nim o pozycję, zobacz. O, co zrobił? To jest właśnie to samo miałem. To samo miałem w Australii. To samo miałem w Australii. To samo miałem w Australii. Debil. To miałem identycznie to samo w Australii. No i wyścig stracony. Dziękuję. Pierdalaj, Sainz. Trochę teraz lipnie, ale będę walczył. Nie wiem co zrobić. Nie wiem co zrobić. Ogólnie powinienem zjechać do boksu, ale to jest ostatnie okrążenie. Ciekawe, jaka różnica się zrobiła. Typowo do Lewisa Hamiltona. 10 sekund. Ciekawe, będę walczył, bo jak zjadę, to stracę za dużo. A powiem szczerze, na jedno okrążenie to wystarczy, po prostu nie będę walczył tutaj bardzo grubo o pozycję i tyle. Bez przedniego skrzydła można jechać, tylko trzeba po prostu inaczej dohamowywać i właśnie o to mówię. Walka z zawodnikiem, który powinien zostać zdublowany, powinien oddać mi pozycję za darmo. Jedyny błąd w tej grze, który cholernie mi się nie podoba. Jadę, zaryzykuję, to jest ostatnie okrążenie. I powiedziałem, że jest dla mnie stracony wyścig, a jednak będę walczył. Ja będę walczył. Bo tu jest 6 sekund, ale zobaczycie, przy takich dohamowaniach jestem stracony w pozycji. Jak już za mną widzicie Lewis Hamilton, będę musiał mu oddać pozycję niestety, bo nie będę mógł z nim się ścigać, bo dla mnie każdy ruch kierownicą, tak jak właśnie tutaj, jest najgorszym, co może być, ale będę walczył, chociaż na drugie miejsce znowu. Niestety, takie jest zabawy z dublowaniem. Chciałem pokonać rekord, a straciłem wszystko, co mogłem mieć. Zobaczymy, kiedy mnie wyprzedzi. Na którym zakręcie mnie połknie. Na razie dopiero go widzę w lusterka. Tu mnie pewnie połknie. Jeszcze nie, ale przygazowywać mogę, więc... Ale tu pewnie na dohamowaniu muszę hamować o wiele, wiele wcześniej. Tylko, że byłem na wewnętrznej. Ale co to jest dla Lewisa Hamiltona? To jest pikuś. Niestety. Ale prawdopodobnie drugie miejsce jest moje, bo za mną chyba daleko dopiero są, więc...
No niestety, taki klimat jest, jakby to powiedzieć. Taki wyścig ma, jakby to powiedzieć, biało-czarne barwy, niestety. Duża przewaga nad Lewisem Hamiltonem stopniała. Gdyby on mnie zaatakował, wypadłbym z toru, żebym robił sobie to skrzydło, ale bym nie musiał robić tych bączków, prawdopodobnie wygrałbym ten wyścig. Prawie 300 bez przedniego skrzydła. Jakby to powiedzieć, tam powinna być kara, ciekawa, ale widzę, jest to Lewis Hamilton. Ja bym jeszcze chciał przed usprawnić sobie wyścig, co jest na ten temat pod względem tego incydentu z Jensem. Tylko uwaga, bez kary dla Jensona Buttona, bo to dla mnie powinna być kara, ewidentna kara za to, co zrobił, bo nie przepuścił mnie, jako iż był kierowcą dublowanym. Ale jakby to powiedzieć, biało-czarna szachownica tu jest i trzeba się tylko cieszyć z drugiego miejsca. Już tam za mną był Kimi Raikkonen, a ja jestem znów na drugim miejscu, znów widzicie, że się cieszę, znów podnoszę ręce, tym razem nie Nico Rosberg, tylko Lewis Hamilton na pierwszym miejscu, po raz kolejny tracę zwycięstwo, dziękuję, no na taki klimat, i po raz kolejny przez dublowanego, wtedy miałem to samo, i Kuala Lumpur jest dla Lewisa Hamiltona, ale fajne, fajne, podoba mi się to, że animacje końcowe bardzo fajne są, można sobie pocieszyć się tym wszystkim, pomachać sobie do widzów, że zająłem drugie miejsce. Romain Grosjean ósmy, więc bardzo dobry wyścig, można tak powiedzieć, dla całego teamu, bo to dla całego teamu aż 22 punkty, mogło być 29. No ale cóż, taki klimat, tylko się cieszyć, nadal jestem drugi, tracę punkt, gdyż Lewis Hamilton mnie teraz wyprzedził zwycięstwem. Nico Rosberg jest na miejscu drugim, przegrał, bo dzisiaj chyba na piątym miejscu skończył. Ale już do Kimiego Raikkonena i Valtteriego Bottasa teraz tracimy dużo, a pod względem konstruktorów Lotus jest na miejscu drugim ze stratą 32 punktów, ale z przewagą 3 nad skuderią Ferrari. Tylko się cieszyć, cały wyścig od początku nie chciałbym po prostu. Widzicie, jak fajnie zjechałem od razu na tą stronę, żeby zablokować drogę tutaj dla Hamiltona Rosberga. Tutaj walczyli jak widać. Ja bardzo szeroko. Tu trochę zajechałem o drogę, jak widać na początku. No ale to jest walka, to ja nie widzę, co się dzieje z tyłu. Bynajmniej ten piękny też we mnie wjechał i jakoś nie przeżywał tego. Więc tylko się cieszyć, łapkujcie, subujcie, komentujcie. No i liczę, że wam się spodoba ta seria. Trzymajcie się, cześć!